pracujemy nad koncepcją. Pracują w tym zespole wszyscy ci, którzy przez lata pracowali z osobami niepełnosprawnymi w różnym zakresie, a więc pracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej. No, będzie to bardzo duża szansa dlatego, aby ci ludzie tak trochę wykluczeni z tego życia zawodowego mogli tam właśnie uzyskać możliwość pracy, wrócić na ten rynek pracy. Zakład Aktywizacji Zawodowej miałby sam na siebie zarabiać. W planach jest utworzenie do 5 pracowni, dostosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności. Być może będzie to punkt rozbiórki sprzętu elektronicznego, pralnia z prasowalnią, catering lub usługi z zakresu utrzymania czystości. We wrześniu w Urzędzie Marszałkowskim zostanie złożony projekt o dofinansowanie. Wałecki ZAS mieściłby się w obecnej siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Bydgoskiej, kiedy ta przeniosłaby się już do byłego szpitala powiatowego.